Animacja Super Mario Bros. Film jest zadziwiająco solidna fabularnie, przynajmniej z perspektywy technicznej. Nie bez powodu została przyjęta tak ciepło w naszym kraju. Jak to tylko 6,6 od widzów i 5,3 od krytyków? Mamma mia. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i dzisiaj pogadamy sobie o filmie Mario. Nie o tobie. Od razu ostrzegam, że będą spoilery z całego filmu. Zacznijmy od sprecyzowania, o co mi chodzi z technicznym punktem widzenia. Teoretycznie w dobrej opowieści powinniśmy mieć fabułę złożoną z kilku istotnych klocków i bez udziału paru naprawdę kiepskich. Oba typy regularnie omawiam na kanale. Ja tutaj pomijam warstwę emocjonalną i subiektywnego odbioru. Można to przyrównać do rozwiązywania zadania matematycznego na bazie jakiegoś wzoru, tylko no, przenosimy to na realia tworzenia opowieści. Na Mario poszedłem z dużą dawką sceptycyzmu. Spodziewałem się śmiesznych gagów oraz nawiązań do gier Nintendo. Owszem, dostałem to, ale zdziwiłem się tym, że twórcy stworzyli zadziwiająco solidną fabułę. Prostą jak cep, ale solidną i nie przyłożyli ją sobie w łeb. W dużym skrócie Mario i Luigi są kiepsko prosperującymi hydraulikami. Podczas potężnej awarii na Brooklynie znajdują portal do innego świata. Luigi ma pecha, przez co trafia do niewoli Bowsera. Mario przenosi się do Królestwa Grzybów, gdzie spotyka księżniczkę Peach. Zawiązują sojusz, bo zakładają, że Bowser chce zniszczyć krainę grzybów, choć ten tak naprawdę pragnie miłości księżniczki. No i władzy nad światem. W każdym razie Mario i Peach wyruszają do krainy Kongów, aby prosić o militarne wsparcie. Uzyskają je po wygraniu pojedynku z Donkey Kongiem. Następnie z armią ruszają sekretnym przejściem, ale Bowser urządza na nich zasadzkę. Mario z Donkey Kongiem zostają połknięci przez wielką rybę, a armia trafia do niewoli. Peach z kolei jedzie ostrzec mieszkańców swojego królestwa, że Bowser nadciąga. W ramach negocjacji zgadza się poślubić Bowsera za oszczędzenie podwładnych. W międzyczasie Donkey Kong i Mario uciekają z żołądka ryby. Peach robi zadymę podczas ślubu i ratuje porwanych przez Bowsera. Na ślub przybywają też Donkey Kong z Mario, aby uratować sytuację. Dochodzi do finałowej bitwy i Mario z Luigi pokonują Bowsera w finałowej walce. Proste, ale działa. Jeżeli prześledzimy sobie wydarzenia z filmu i je poukładamy, to błyskawicznie rozpoznamy strukturę trójaktową. Atak Bowsera, wydarzenia na Brooklynie i przejście przez portal zadziały się podczas pierwszego aktu, czyli ekspozycji. Na tym etapie doszło już do pierwszego kryzysu. Mario musi odszukać Luigi'ego, który trafił do mrocznej krainy. Tym samym jest to koniec pierwszego aktu. Mario ma zarysowany cel, a widzowie świadomi są zagrożenia. W ramach rozwinięcia, czyli drugiego aktu, bohaterowie spędzają czas na wyprawie i zebranie wojsk. Tu też poznajemy lepiej motywację Peach oraz samego Bowsera. Rozbicie armii Kongów na Rainbow Road jest kryzysem charakterystycznym dla drugiego aktu. Tutaj bohaterowie osiągają metaforyczne, lub w tym przypadku dosłowne dno i muszą się z niego podnieść. W ramach rozwiązania, czyli trzeciego aktu, dochodzi do finałowej walki o wszystko. Jako że jest to animacja dla dzieci, to nasi bohaterowie oczywiście wygrywają. Cała ta historia bardzo zgrabnie korzysta z foreshadowingu, szczególnie strzelb Czechowa. Wprowadza je tak sprawnie, że część widzów nawet nie zwróciła uwagi, że zostały wprowadzone do opowieści, co tylko świadczy o dobrze prowadzonej ekspozycji fabularnej. Spójrzmy na kilka przykładów. Gwiazdka z początku filmu jest przedstawiona jako potężne źródło mocy i zostaje wykorzystana do pokonania Bowsera w finale. Parkour Mario na Brooklynie pokazuje, że potrafi wykonywać nawet zaawansowane akrobacje, co przydaje się na torze przeszkód. Portal, który przynosi bohaterów, służy później do odesłania bomby. Power-upy wprowadzone na torze przeszkód są później regularnie wykorzystywane. Okej, twórcy nie pokazują wszystkich, ale prowadzą historię w ustanowionym uniwersum, więc logiczne jest, że korzystają z inwentarza wprowadzonego przez innych autorów. Rakieta z karta DK'a jest później używana do ucieczki z wnętrza ryby. Peach dostaje przed ślubem bukiet, a później okazuje się, że ukryto w nim zamrażającego power-upa. Sługa Bowsera zapowiada, że więźniowie zostaną złożeni w rytualnej ofierze, a potem widzimy, jak na ślubie klatki z nimi zostają opuszczone do lawy. Chwila, czy ten film na pewno jest odpowiedni dla dzieci? Stąd nie ma ucieczki. Są tylko jakże słodkie objęcia śmierci. Chyba nie? W ogóle na ślubie widać króla Bobomba, którego później Peach wysadza z pomocą płonącej włóczni. Do dzisiaj nie wierzę, że ktoś po stronie Nintendo to klepnął. Pomówmy sobie jeszcze o motywacjach i celach postaci. Co do zasady, najlepiej jest, kiedy postać posiada motywację wewnętrzną oraz zewnętrzną, ale jedna może wystarczyć.
Z reguły wynikają one z konfliktu, romansu lub zleconej misji. Pamiętajcie, prosta, dobrze uzasadniona motywacja będzie lepsza od złożonej, ale pokazanej w zawiły lub niejasny sposób. Jeżeli bohater ma skomplikowaną historię, stoi na granicy dwóch światów, a do tego ma przejść przemianę, to ciężko się prowadzi. Autor potencjalnie strzela sobie w oba kolana. Na tym wysypał się chociażby J.J. Abrams w Skywalker Odrodzenie. Im prostsze cel i motywacje, tym łatwiej prowadzi się historię. Dokładnie to widzimy w Super Mario Bros. Chwała twórcom za tą decyzję. U Mario motywacją zewnętrzną jest chęć uratowania brata, a wewnętrzną potrzeba udowodnienia, że potrafi coś więcej. Księżniczka Peach pragnie uratować swoje królestwo. Z kolei Bowser chce jej serca i władzy. Czy są one proste? Tak, ale działają w ramach 1,5-godzinnego filmu. Do tego trzymają się kupy w świecie przedstawionym. Tu zaraz wtrąci się jakiś szczepialski widz. Dlaczego Bowser zakochał się w Peach i czuje do niej pociąg, skoro ona jest człowiekiem, a on wielkim kolczastym żółwiem? Tak wynika z materiału źródłowego. Ciekawie opracował to Sindwalsh3 na Reddicie, link do jego wpisu zostawiam w źródłach. Poza tym, ślub z księżniczką może zalegitymizować władzę Bowsera, jak za czasów feudalnych. Jeżeli to was nie kupuje, jesteście pełnoletni, to odsyłam do zasady numer 34 w ramach alternatywnego wyjaśnienia. Nie odpowiadam za straty doznane na psychice. Na koniec chciałem jeszcze podać klisze z filmu. Zrealizowano je tak, że widz może się nawet nie zorientować, że zostały one tutaj wykorzystane. Do tego grona należą potężny złoczyńca, podbijający krainę przemocą, niepozorny bohater, ruszający na wielką przygodę, ratowanie porwanej osoby, komediowy sidekick, sługus, którego upokarza złoczyńca, latająca baza jako siedziba antagonisty, epicka bitwa na koniec. Wiecie, jaki jeszcze film ma takie klisze? Gwiezdne wojny Nowa Nadzieja. Z tego typu schematu korzysta też cała masa innych dzieł fantasy, głównie tych sztampowych. No ale to sprawia, że Mario, przynajmniej na poziomie teoretycznym, jest do nich bardzo zbliżony, a dzięki temu bardzo przystępny. Oczywiście pojawiają się tutaj też inne klisze, takie jak montaż treningowy, czy motyw od wroga do przyjaciela, które znacie z wielu innych dzieł. Oczywiście filmu można się czepiać za kilka dziur fabularnych. Skąd siły Bowsera wiedziały o przybyciu Mario do Grzybowego Królestwa? Jak niby Toad dał radę zdobyć zamrażający kwiatek na ślub? W ogóle dlaczego nie został zamknięty w celi? Dobra, mniejsza z tym. Tych dziur fabularnych jest na tyle mało, że można przymknąć na nie oko i nie tworzą żadnej potężnej deus ex machina. Widziałem też nieco krytyki w kierunku roli Luigi'ego. Nie miał zbyt dużego udziału w filmie, który teoretycznie opowiadał o braciach. W praktyce zastępuje go Peach, czyli jak na dzisiejsze standardy Hollywood przystało, silna kobieca postać. Tak na dobrą sprawę, animacja mogłaby się nazywać Super Mario Bro i OP Księżniczka Film. Ale końcowy efekt jest naprawdę super i szczerze dziwi mnie niezbyt pozytywny odbiór w naszym kraju. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.